Owacje na stojąco. I wieczór pełen emocji. Wspaniała, wyjątkowa i naprawdę na miarę artysty i jubilata dzisiejszego wieczoru. Doskonały. Po prostu jesteśmy zauroczeni miejscem i wykonawcami i samym charakterem koncertu, także w samych superlatywach. Teraz szczególnie ta ostatnia scena, kiedy to wszyscy artyści podeszli do niego i składali mu hołd, że tak powiem. To mnie aż poruszyło, łzy w oczach miałam, bo to doczekać tylu lat, nie wszyscy artyści doczekują takich lat. To jest bardzo wzruszające. W Bytomskim Centrum Kultury odbyła się wielka gala z okazji 85. urodzin maestro Wiesława Ochmana. Bardzo się cieszymy, że maestro Wiesław Ochman wybrał Bytomskie Centrum Kultury na miejsce do świętowania swoich 85. urodzin. Fenomenalni artyści, którzy są z nimi na naszej becekowej scenie. No przepiękna scenografia, przepiękna reżyseria, przepiękna muzyka, no i sam mistrz Ochman. Oprócz honorowego obywatela miasta na scenie wystąpiła także orkiestra imienia arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg czy wielu innych wybitnych solistów operowych. Maestro, myślę, jest tak wielką postacią, jeśli chodzi o Bytom, o cały świat można by rzec, bo przecież to jest wielka, wielka legenda, wręcz rzekłbym scen operowych. Także cieszymy się dzisiaj jego świętem, jego jubileuszem. Cieszymy się, że możemy się tutaj spotkać. Po wielkiej gali 28 marca odbył się koncert na bis. Dzień później kameralne spotkanie z samym mistrzem Wiesławem Ochmanem.